Damian Zorczykowski, tuż po walce na gorąco. Dzięki, że wyszedłeś. No, walka przegrana, ale jakbyś ją podsumował? Jakbym ją podsumował, no nie przewidywałem, że będzie wyglądać tak, że więcej będzie stójki z mojej strony, a że Daniel będzie obalał. No też walczę w stójce, nie mówię, że... Ale że no, ta stójka mi bardzo dobrze szła. Co do przebiegu, wiadomo, jestem niezadowolony. Ale jak widzicie, prosto przyszedłem tu po walce, nie odpoczywałem. Mam siłę, bo oddycham, jeszcze bym wyszedł kolejne dwie, tak jak mówiłem, że mocno byłem przygotowany fizycznie, żeby wytrzymał te 5 rund. Przerwanie było dlatego, że po prostu zacząłem, pod koniec rundy dostałem tak od ten nos, gdzie zacząłem mocno krwawić. Byłem w takiej pozycji, że ta krew po prostu zaczęła mnie dusić. Leciała, że zacząłem połykać to krew. No i później doszły ciosy na 10 sekund, zabrakło. Myślałem, że jeszcze to potrwa, że dalej będziemy walczyć. Czyli zgadzasz się z decyzją sędziego? To było dobre przerwanie, czy jeszcze jedno chciałbyś, żeby to potrwało te 10 sekund? Nie, no chciałem, bo słyszałem, że jest 10. Próbowałem to wypluwać to krew, jeszcze oddychać. Jak widzicie, dalej mam jeszcze bym to mógł dalej walczyć. Szkoda, że no jeszcze się nie przeciągnęło te 10 sekund. Zdziwiłeś się, kiedy trafiłeś go tak soczystym high kickiem, a on w ogóle jakby nigdy go nie dostał? No, ogólnie bardzo się zdziwiłem, że... To co dostawał, bo dostawał czyste lewe i to naprawdę takie czyściutkie. On się uśmiechał i dalej szedł do przodu. Dostał hekika, uśmiechnął się i dalej szedł po prostu, nie wiem, jakby jakiś, no jak robot, nie do zatrzymania. No dostawał i nic nie reagował. Widziałem na twarzy coś jest, ale po reakcji uśmiechał się, także takie nieludzkie trochę. To musi być męczące psychicznie, kiedy bijesz się z człowiekiem, który w ogóle nie reaguje na to, co mu robisz. Na pewno, to też się odbijało, bo mówię, co jest, no, czy ja nie mam siły, czy o co chodzi? No właśnie, jak myślisz, co jest? Nie wiem, no, twarda szczęka, twarda głowa. Damian, wczoraj na wadze wyglądałeś naprawdę kiepsko, powiedzmy sobie szczerze. Chyba trochę za szybko, za dużo zbiłeś te kilogramów. Jakbyś to podsumował? Nie, no wiadomo, no, trochę nie poszło zgodnie z planem, bo nie wyrobiłem się na poranne ważenie. Ale zrobiłem, no był tam kryzys, chwila kryzysu, bo przestała schodzić waga. Ale jako twardy psychicznie wytrzymałem i dopiąłem swego i zrobiłem nawet ponad limit. No. Ale to nie zmienia faktu jakiegoś co w stosunku do walki, bo Daniela spotkałem rano w saunie. To wyglądał podobnie jak ja, tylko to kwestia paru godzin, że mu się przeciągnęło, tak? Ale też Daniel tak wyglądał. To zresztą każdy, kto robi dużo kilogramów, to wie, o czym mówię. Czy to miało znaczenie w trakcie walki, czy już byłeś całkowicie zregenerowany? Nie, byłem całkowicie zregenerowany. Jak widzicie, że wyszedłem, tylko przyszedłem tu i dalej stoję i jeszcze mógłbym zrobić te dwie rundy na pewno. Po przerwaniu walki no, widać było uśmiech na twojej twarzy i pytanie, co on znaczył? Czy to był taki uśmiech frustracji, czy co? Nie, uśmiech z szacunku, tak? No, że no co, no, pobiliśmy się i no szkoda, że jeszcze, no mówię, że 5 rund nie było. Myślisz, że jeszcze wszystko przed tobą, żeby z powrotem wspiąć się na należne miejsce? No bo jednak byłeś bardzo blisko tego celu, niestety nie udało się. No, myślę, że po tej walce zrobię jakieś kolejne walki, będę wygrywał. Dlaczego nie? No. Ja tam się nie poddaję, walczę dalej. Czasem jest tak, że jak zawodnik przegrywa, ale zrobi to w dobrym stylu, to nikt tej porażki nie pamięta. Myślisz, że tak było w tym przypadku? Nie do końca, no bo w dobrym stylu to by było tam, że wygrałem powiedzmy rundę, drugą, tak że było na pograniczu. No. Nie było na pograniczu, to... Ale walczymy dalej, wiadomo. To, że cechujecie taki mocny szacunek do twojego rywala i to, że od początku nie było żadnej złej krwi, tylko wszystko właśnie w ramach szacunku się odbyło. Może powiedz teraz, jak widzisz teraz dalsze losy właśnie Rutkowskiego i z kim byś może teraz zestawił go w kwestii obrony pas? Kurczę, no 6-6 w Polsce jest naprawdę wielu mocnych nazwisk, gdzie dalej może rywalizować z czołówką, jak najbardziej z każdym może rywalizować z tej top, z tej pierwszej trójki. Internauci nawet sugerują Parnasa. Jak najbardziej, fizycznie na pewno by go zmiażdżył i to bez gadania. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Myślę, że gdyby tak 10 sekund już go znokautował ciężko, leżał. Tak, już go miałem na deskach, leżał. Dzięki bardzo.